No, Cleaver po prostu chce, żebyśmy pobili jego rekord. W nagrodę dostaniemy kryształ jasnego Echo. I tam oczywiście zachwalał to działko, które tutaj... z którego tutaj strzelał, ponieważ potrafił ubić dużo jakby przeciwników z tego, co mówił, więc... Starajmy mu się wierzyć na słowo. Dobra, no i musimy pobić jego rekord. Mamy 56, a mamy 7000. No więc to będzie trochę żmudna misja, bo ona polega właśnie na tym zestrzeliwaniu. Chociaż... Nie wiem, wydaje mi się, że może być ciekawe, może być ciekawe, jeżeli znajdę jakieś ciekawe tematy do pogadania, bo mówię, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tą misją, no to miałem parę razy tutaj fejle, dlatego że miałem dosłownie parę zgubionych punktów, co powodowało oczywiście, że musiałem restartować, no bo jakżeby inaczej. O, i teraz pora dnia się zmieniła. Z dnia zmieniło nam się na noc. Tak więc, jak tam u was? Bo ja to nagrywam po trochę przerwie. Znaczy tego samego dnia nagrywam to, tylko że po prostu z małą przerwą miałem. Dosłownie to chyba była półgodzinna albo nawet godzinna przerwa od początku sesji. Trochę deszczyk popadał, teraz się co prawda rozpogodziło, ale na rower nie mam zamiaru wychodzić o tej porze. Bo jest w sumie godzina 17, mógłbym w zasadzie pójść, ale no jest mokro i nie widzi mi się po mokrym jeździć. Wolę jak jest trochę sucho. Albo że mam pewność, że znowu później deszcz nie spadnie. Bo nie widzi mi się po prostu bycie mokrym. Myślę, że w większości z was też by się nie widziało to. No i tyle no, co tutaj mogę dużo powiedzieć. Za będzie mieli 7000 jak nic. O, i udało się. Rekord pobity. So, you nippers walloped me score. Fine, the top poppy has to be snipped sometime. Law of the land says the top gunner holds a special trophy in honor of their skill. This crystal's yours now, but I'll be getting it back soon enough. No, zgodnie z obietnicą mamy Light Eco Crystal. Super. Tak więc, teraz możemy iść do tego. Do Damesa, z tego co widzę. Ale się jeszcze upewnimy. Zobaczmy mission. Yep. Możemy iść do Damesa. No to lecimy, kurde, na arenę. Bo widzę, że wszyscy na arenie się zebrali. Więc podejrzewam, że dostaniemy jakiś kolejny upgrade i może skompletujemy w końcu nasz amulet. To by było, nie powiem, że nie bardzo fajne. Brave fighters, the one, the only, the greatest highness of all highnesses, the magnificent, eminently... Enough, just get on with it. Sorry, I got a bit carried away. Did I mention how fabulous your hair looks? Better. Yes, right. Another round of games has been called. This is combat to the death. Good luck, and may the bravest man, or in some cases animal, win. Teatr. Vulcan Fury żeśmy dostali. O proszę. No, tą broń dostaliśmy. Czyli przed nami już ostatni z ostatnich treningów. Albo tutoriali, albo whatever, nie wiem jak chcemy sobie to nazwać. Po prostu będzie to polegało na tym, że to będzie ostateczne starcie, w której to możemy wyjść żywi lub nie żywi. Zależy to już od... Zależy od tego jak sobie poradzimy.
Ale co jest najważniejsze, to to, że musimy dosłownie wszystkich unicestwić. Bez wyjątków. Bez żadnych wyjątków. Muszą być wszyscy unicestwieni. Żebyśmy mieli ostatnią cząsteczkę amuletu. Żebyśmy mieli skompletowany talizman. Lub amulet, whatever. Mogę to nawet talizmanem lub amuletem nazywać, whatever. Naprawdę. No, szybko idzie, kurde. Sig? Jack? Dexter? Sig! Well, don't you two look sorrier than ever. What are you doing here? Honing my skills. Let's finish this. Whoa, come on, Sig. I'm not gonna fight you. If we don't, he'll kill us both. Rule of the arena. Sorry, nothing personal. Uh-oh. Blasphemy! One must destroy the other. Complete the test, or face worse pain. I just know I'm gonna regret this. Seize them! How dare you two defile the purity of the arena? Sig, your time in Haven City has poisoned you. And you, newcomer, you deserve no mercy. I should toss you both into the jaws of the desert. However, Sig, your years of service as our spy in Haven have earned you a chance to redeem yourself. But only this once. A spy? Just shut up. I'll tell you later. There is a nest of metalpedes not too far from here. They have been harassing our artifact carriers for some time. I want you to drive into the heart of the nest and take out all the creatures you find inside. I'd say good luck, but then luck won't help you. Okej, okay, więc mamy tutaj nowy wątek. Tak, nowy sekret przy okazji. Jasne. Mhm. No, i przy okazji trofkę zdobyliśmy. No ale dobra. Więc... Wow. Sig, co ty tutaj do cholery robisz? No tego to ja się nie spodziewałem. Nie, no tak na serio to się spodziewałem, bo już niejednokrotnie grałem w Jacka 3 na PS4, no i na innym koncie na Playaku 3 oraz na Playaku 2. Więc po prostu, jak wiecie, bądź też i nie wiecie, okazuje się, że Sig jest tak naprawdę szpiegiem z Haven City. No i żeby zostało nam teraz to wybaczone, ponieważ Dame skazał nas aresztować, żebyśmy tutaj przyszli z Sigiem, bo nie spodobało się nasze zagranie, to żebyśmy teraz mieli 100% wybaczenie od Damesa, to po prostu będziemy musieli udać się do jaskini, by zniszczyć jaja Metalheadów. Wtedy będzie nam to wybaczone, to co żeśmy zrobili. W ogóle ile mamy procent gry, tak z ciekawości, bo już tam trochę gramy. 29, kurczę pieczone. Dzisiaj myślę, że 40 wbijamy bez problemu, nie? Przy tych misjach, co ja będę robił. Tak więc, mamy nowy wątek, proszę państwa. Kurczę, ale kto by się spodziewał, że Sig powróci, no nie? No, zresztą to fajnie, bo ja lubię bardzo Siga. Moja ulubiona postać. Nie licząc oczywiście Torna. No i dobra, teraz trzeba będzie dostać się do Cleavera i tam jego pojazdów, tak więc znowu cięcie. Oh yeah, ale fajną furę mamy. Jak to się nazywa? Co my teraz osiedliśmy? Aż zobaczę. Gdzie to jest? Inwentory. Dokładnie tak. Bo nie wiem, czy wiecie, ale mamy tutaj taki fajny inwentarz w sumie. I mamy jakby dokładny opis mocy, jakie posiada Dark Jack oraz Light Jack. Tutaj mamy oczywiście inwentarz rzeczy, które żeśmy zebrali. To jest Gila Stomper. Okej. Gila Stomper. Ciekawa nazwa, nie powiem, że nie. No dobra, tak więc ruszamy w takim razie i musimy się teraz dostać do tych oto jaskiń. Bułka z masłem. Co z tego, że będą nas tutaj atakować? Co z tego, że generalnie to będą nas właśnie atakować, plus na dodatek jest burza piaskowa. Co z tego, że jest jeszcze noc? Dostaniemy się bez problemu, prawda? Patrzcie, jak w ogóle szybko ich możemy unicestwić, nie? To jest fajne. I przy okazji speeda będziemy mogli dostać.
Ty, to jest w sumie fajne, że z nich speeda dostajemy. Można by powiedzieć, że teraz z tym wozem, tym Gila, coś tam, jesteśmy potężniejsi, kurcze pieczone. No bo kurde, poprzednimi pojazdami to byśmy tak nie koksili, jak teraz koksimy. Więc będziemy mogli się szybko dostać do tych jaskiń. Co z tego, że one są tutaj w zasadzie, więc... No nasza podróż nie była zbyt długa, nie żeby coś. A nie. Przepraszam bardzo, to jeszcze nie te, to jeszcze nie tutaj. To trzeba będzie pojechać za tę górę. O! A to miejsce trochę lwią skałę przypomina. Dobra, może nie do końca. Sorry, taka trochę dziwna lwia skała. To by było śmieszne, gdyby twórcy zrobili takie nawiązania do tego, do Króla Lwa. No i wjeżdżamy tutaj, kurcze pieczone. Co się będziemy patyczkować? Witajcie teraz w jaskini, proszę państwa. Ale kurde, dziwnie te opony wyglądają teraz. Taki kurde, jakbyśmy mieli, nie wiem, cement zamiast opon. Jakbyśmy na takim okrągłym cemencie jeździli. Taki dosłownie kolor się z tego zrobił. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że zaraz ktoś mi powie, ale kurde, Michał, przecież... Grasz w wersję na PS3 i to z kabli komponentowych, więc co ty się dziwisz? No nie dziwię się, macie rację. Kurde, ile tutaj orbów jest, ja pierdziele. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość tutaj, nie wiem, pójścia na piechotę trochę. Ale sobie tu pochodził i pozbierał te orby. Bo aż mnie kurde ślinka cieknie na ich widok. Tak obok siebie są, a ja ich zebrać nie mogę. No co za kurde skambactwo do entej potęgi. Dobra, pytanie teraz, czy ja dobrze jadę? Chyba dobrze jadę. Tak, dobrze jadę, bo się pojawiły zielone punkty. Więc misja się wczytała teraz. Okej. To będzie bułka z masłem, mamy ich tylko 10 do unicestwienia, tak więc... A jak widzicie, już dwa poszły, tak więc to jest tylko kwestia naprawdę czasu. Ogólnie z tą misją to nie uważam, że ona jest jakaś trudna. Ona może być czasochłonna, ale nie jest trudna. Chociaż czasochłonna to też wyolbrzymienie w pewnym stopniu. Zależy. Jak grasz pierwszy raz, to możesz mieć malutkie problemy, możesz mieć takie what the fuck, o co tutaj chodzi. Ale jak już grasz, nie wiem, piąty raz z rzędu albo czwarty, to z czasem już samo się to zapamiętuje. To jest taka dobra pamięciówka, o. Ale niestety też jest inny problem tutaj. A mianowicie właśnie te nietoperze są tym problemem, ponieważ można łatwo stracić trochę zdrowia, jak sami zresztą widzicie, one są strasznie kurde. No, mają dużo HP. Znaczy, dobra, może nie mają dużo HP, ale on mocno atakują. Jak sami zresztą widzicie, mamy już ponad połowę zabranego życia. Więc trzeba naprawdę tutaj spamić. Na szczęście samochody nie mają ograniczonej amunicji, tak więc to możemy naprawdę bardzo fajnie i szybko zrobić. Dobra, widzę, że tam trzeba będzie się dostać. Pyk, 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 pyk. Dobra, jeszcze tylko dwa. To jest niestety przykre, bo to są naprawdę... Ten pojazd, którym teraz jedziemy, to jest naprawdę dobry pojazd, ale jego problem jest taki, że on ma... Pomimo tego, że jest dobry i silny i tak dalej, każdego praktycznie prawie że na hita bierze. No, macie na przykład tych przeciwników, których ciśniemy mocno. To w rzeczywistości, jeżeli chodzi pod względem pancerzu, to on jest słaby. I to bardzo słaby.
Dobra, więc teraz coś takiego mamy. Mam nadzieję, że HP nie będę tracił, jak będę tutaj pod wodą. Znaczy, powiedzmy pod wodą. Okej. Miejmy nadzieję, że zasięg tamtego jaja metalheadów nie trafi we mnie, bo trochę byłoby słabo. I teraz napierdzielamy z całej siły. Okej, teraz musimy się stąd wydostać. Mamy aktywowaną czasówkę. Let's go! Crunched! Spadamy stąd. O ile przeżyjemy. Chociaż stąd wydaje mi się, że checkpoint się aktywował. A więc to tylko kwestia czasu. Może nawet nie tyle co kwestia czasu, co jeszcze musimy, kurczę, oczywiście uzbroić się w cierpliwość. Jak widzicie, zarodniki aktywowały się. Tak to dobrze chyba powiedziałem. Zarodniki się aktywowały, co spowodowało, że teraz cała jaskinia jest pełna toksyn. I to takich zielonych toksyn, jak widzicie. No nie, kurde, no nie mówcie. Okej. Ale na szczęście tutaj mamy już wyjście, tak więc można by powiedzieć, że pomimo tego, że żeśmy zginęli, to jesteśmy wygrani teraz. Tylko trzeba teraz dokładnie w to wejście trafić. A tam było, widzicie? Kurde. Tyle tych orbów tu jest, ja pierdziele. Tak łatwo orby, kurde, przegapić. No masakra po prostu. I suppose mercy is in order, and it is granted. You will not be cast out, but next time, I will not be so lenient. Never again defile the arena. No i w taki oto sposób jest nam już wybaczone, więc Deimos się na nas nie gniewa i wszystko się dobrze skończyło. Mamy happy end. Deimos nam wybaczył. Teraz tylko oczywiście unicestwić przeciwników. A to będzie easy. Jak będą się napatoczą się jacyś, to od razu ich z działka zdzielimy i tyle. O. I gitara, możemy teraz spadać szybko do bazy. Nie ma co prawda czasówki, ale kurde, fajnie byłoby szybciej być w bazie, nie żebym się tutaj czepiał. Lubię oczywiście eksplorować, no ale bez przesady. Lubię też, wiecie... O, coś tam mieliśmy? Czy mi się wydawało? A nie, wydawało mi się. Przez chwilę myślałem, że orby, a to kamienie są. Thank you.
Jack, this is Ashlyn. I'm glad you're still alive. I see Damus still keeps tabs on his old beacons. Listen, I've got to see you immediately. I've landed out by the Oasis, but I don't have much time. Please come find me. O, mamy jakąś nową misję. O, proszę. Czym byśmy mogli się dostać?